historii angielskiej piłki mamy kilka takich klubów, które możemy traktować jako ważne, utytułowane, ale obecnie może nieco mniej znaczące. Obecnie takim klubem wydaje się być Everton. Manchester United być może za niedługo. I właśnie dlatego się tutaj zebraliśmy, żeby troszeczkę się temu Evertonowi Andrzeju przyjrzeć. Jest z nami oczywiście dziennikarz Viaplay Andrzej Twarowski. Cześć, witam. Everton to temat szalenie ciekawy. Powiąże się nam również z nowym właścicielem, potencjalnie nowym właścicielem, czyli 777 Partners, którzy przejmują klub po Faradzie Moshirim. Bałagan jest więc przepotężny i nie tylko pozaboiskowy, ale również boiskowy, co pokazują lokalne, przepraszam, tegosezonowe wyniki. Lokalna widownia również to pokazuje. Zaczynam od gratulacji, 1-0, to bardzo ważne zwycięstwo. Szlachetne zwycięstwo na Goodison Park. 6 lat czekam rzadko, na ten moment. Rzadko się takie rzeczy zdarzają, więc naprawdę... I pełna kontrola. Dziękuję, z dumą przyjmuję te gratulacje. Tak, była kontrola, aczkolwiek troszkę nerwów też było. Everton było. Ja pamiętam, ponieważ już jestem starym dziadem. I pamiętasz lata... ten utytułowany, tak, pamiętam lata 80. Kiedy... No właśnie. Oni dominowali w Premier League, mieli pecha o tyle, że ze względu na kibiców Liverpoolu i ogólne złe zachowanie angielskich fanów, Everton nie mógł zagrać w europejskich pucharach, bo to był ten czas banicji, ale zdobywali tytuły mistrzowskie, to była świetna drużyna prowadzona przez trenera Howarda Kendalla i pamiętam, że miałem na podwórku jeszcze na Stegnach tutaj niedaleko w Warszawie takiego kolegę, który był kibicem Evertonu. To jeden, to, i tak szczerze mówiąc, zapytać, to jest, czy kibice Evertonu miałeś na podwórku? Tak, jednego jedynego i wydaje mi się, że już potem nie spotkałem żadnego Polaka kibica The Toffees. Tak dzisiaj mi się, tak mi się wydaje. Niezwykle rzadki widok. Nie wiem, czy wśród młodszego pokolenia znajdziesz kogoś, kto tak autonomicznie zdecydował się na kibicowanie Evertonowi. Raczej jeżeli nikt z rodziny nie popchnął go w tym kierunku, to trudno chyba znaleźć takiego kibica, aczkolwiek i tacy się, podejrzewam, pod tym materiałem, pod tym filmem znajdą. Też dodajmy, to jest wielki klub. Naprawdę, to jest wielki klub, fantastyczni kibice, którzy po prostu zasługują na więcej, na coś lepszego niż to, co mają obecnie. Czy grupa 777 Partners twoim zdaniem to coś lepszego do klubu wniesie? Mam pewne wątpliwości. Zresztą ci ludzie, którzy udzielali Evertonowi kredytu na nowy stadion również, a myślę, że oni mogą mieć bardzo dużo do powiedzenia. No tam są różne takie niejasności wokół tej grupy 777. Nie wiem, czy to będą szczęśliwe 3-7, tak się zastanawiam, ale no bardzo tego życzę Evertonowi i kibicom The Toffees, którzy no właściwie mają taką trochę drogę przez mękę te ostatnie. W ostatnim czasie traumatyczne. Sezony są koszmarne. Traumatyczne. Była taka przyjemna stabilizacja za Davida Moyesa, potem był dobry czas podczas kadencji Roberto Martineza, a później to zaczęło iść w bardzo takim nieciekawym kierunku. Nawet... No jeszcze był Carlo Ancelotti, prawda? Carlo Ancelotti. No dzisiaj powiedz to się... świeżości. Tak, a dzisiaj to się właśnie w głowie nie mieści, że szkoleniowiec tego formatu chciał pracować na Goodison Park i tamten sezon był niezły, świetny początek, pamiętam. Tak? Ale wiesz co, w głowie się nie mieści, bo nawet niektórzy YouTube'owi twórcy postulowali, że Everton może znaleźć się wówczas w Lidze Mistrzów, a teraz okazuje... Bo właśnie początek mieli wyborny. Tak, tak, my zasłynęliśmy takim filmem Everton w Lidze Mistrzów. Tak? Na kanale Piłkarzyki się pojawił. Można sobie... Taki film, można sobie odwinąć i można się trochę pośmiać, ale za Carla Ancelottiego faktycznie było czuć taką lekką, świeżą, miłą bryzę na twarzach kibiców Evertonu, związaną z przyjściem Carla Ancelottiego. Trochę sportowo ten zespół odświeżył i nadziei sporych, takich fajnych wlał w serce. Ale kibiców. Samo pojawienie się tego szkoleniowca o tak wspaniałych osiągnięciach, no świadczy o tym, o jak dużej marce mówimy, prawda, w przypadku Evertonu. To jest taka uwaga dla młodszych kibiców, którzy no, jakby nie mieli pewnie szansy doświadczyć tego, że Everton sięga po jakieś ważne rzeczy, po trofea, albo nie wiem, robi furorę w europejskich pucharach. Carlo Ancelotti na pewno pamiętał ten Everton, o którym ty już nam dzisiaj na początku tego filmu opowiadałeś i myślę, że to też było jedną z istotnych rzeczy podczas podejmowania się prowadzenia tego zespołu. Ale dobra, Andrzeju, będą mieli najładniejszy stadion w Anglii. Tak, prawdopodobnie piękny, cudownie piękny położony. Pytanie, czy to będzie stadion Premier League, czy stadion Championship. Oj, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza patrząc na gro tych przedsezonowych typów, które skazywały Everton
na spadek. Zobaczymy, jak to sportowo będzie wyglądać. My zaś przyglądamy się szatni Evertonu. Dość już tego przydługawego wstępu, chociaż ciekawego. Czas wyczyścić szatnię Evertonu, Andrzeju. I od razu lecimy z grubej rury. Jordan Pickford, jaka decyzja? Żółte kartki, czerwone i decyzja o pozostawieniu masz w ręku. Kluczyk w stacyjce tego buldożera. Tak jest, dokładnie. Zobaczymy, jak mocno wjedziesz Jordan, w tym buldożerem. Jordan Pickford, to w jego przypadku ja mam taką lekką więź emocjonalną, ponieważ miałem akurat dyżur komentatorski podczas jego debiutu w Premier League. To był mecz na White Hart Lane. Oni przegrali 0-4. Mam taką malutką satysfakcję. Powiedziałem, ciekawy zawodnik, będą z niego ludzie, i tak w istocie się stało. To jest facet nie do zastąpienia. Gdyby nie było Pickforda w bramce, to myślę, że dzisiaj kibice The Toffees niestety musieliby dla siebie jeździć na stadiony takich klubów jak Preston North End. Swoją drogą dobrze zaczęli, prawda? Championship. Bardzo dobrze. Ojej, to jest nieprawdopodobne, co się dzieje. Tak, z ekipą Ryana Lowe'a. To jest coś fantastycznego. Swoją drogą, Ryan Lowe to człowiek z Merseyside, więc to się nam też fajnie wiąże. I David Moyes przecież pracował Preston North End. Z tego klubu przychodzi właśnie na Goodison Park. Także Jordan Pickford, on jakby wypełnia treścią tę definicję, że bramkarz musi być, mieć lekką korbę, musi być trochę ześwirowany. René i Gita się przypomina i takie różne postaci. Ale no niekiedy potrafi obronić taki strzał, że człowiek łapie się za głowę, mijają tygodnie, a ty ciągle nie możesz zrozumieć, jak on to zrobił. Nie, no to chociażby ta interwencja z Sheffield, kojarzysz te podwójne uderzenie Oli McBurney i w ogóle nieprawdopodobna interwencja kocia, taka trochę w stylu Ikera Casillasa, Jordana Pickforda, on jest nieprawdopodobny na tym polu. I też bardzo mi się spodobało to, że w sytuacji trudnej, kiedy nie można było być do końca pewnym, czy oni zostaną w Premier League, on przedłużył na kolejne sezony kontrakt z klubem, także chłopak charakterny, no czasem lubi za dużo uzupełnić płynu w takim kolorze słomkowo-złotym podczas turniejów darta, ale nobody's perfect przecież. Angielska krew, słuchaj, w nim płynie po prostu. Ona też ma taki kolor czasami. Także myślę, że on ma szansę stać się wręcz postacią ikoniczną, taką jak w tych wcześniejszych latach Neville Southall. Tak, nie wyrzucamy, nie dajemy żadnej kartki Jordanowi Pickfordowi. Oczywista oczywistość. Wzięliśmy sobie pod lupę jednego bramkarza rezerwowego. João? Nie wiem, czy redaktor Tomasz Świękowa byłby zadowolony z naszej wymowy, ale przyjmijmy, że zbliżyliśmy się do prawdziwej. Ja to mam przetestowane, bo się przyjaźnię z Grześkiem Milcarskim i on przecież był teraz asystentem trenera Santosza, wcześniej grał w Porto, świetnie mówi w języku, porozumiewa się mam w języku zaufać portugalskim. Także João. Virginia, tak. Ten piłkarz, który przyszedł do klubu już kilka dobrych lat temu z Akademii Arsenalu, jednym takim pamiętnym występem z Manchesterem City debiutanckim, gdzieś tam się w pamięciach kibiców Evertonu zapisał, ale poza tym próżno szukać jakichś licznych występów, które przykuwają naszą uwagę. Tak, to taka dwójka nie stanowiąca żadnego zagrożenia dla jedynki, tak bym to określił. Dokładnie. Ostatnio widać go było podczas chyba tego meczu z Arsenalem na ławce Evertonu, kiedy tam realizator spoglądał w kierunku Shona Dyche'a i jego podopiecznych, i to jest najczęściej widywany João Virginia w Premier League, czyli w okolicach ławki rezerwowych, jeżeli w ogóle o tym piłkarzu mówimy. Jakie zdanie masz na jego temat, czy po prostu go zostawiamy? Zostawiamy go w spokoju. Tak. Zostawiamy w spokoju. James Tarkowski to pierwszy piłkarz z bloku defensywnego, któremu się przyglądamy, oczywiście wyłączając bramkarzy, bo w sumie też możemy ich do takowego zaliczyć. Jakie masz zdanie na temat Jamesa Tarkowskiego? Podejrzewam, że raczej pozytywne. Pozytywne, tak. To jest bardzo, bardzo solidny ligowiec, to na pewno nie jest taki obrońca, który sprawdziłby się, nie wiem, w systemie gry Mikela Artety albo Pepa Guardioli. Idealny żołnierz dla pułkownika Shona Dyche'a. Razem byli w Burnley, tutaj jest pełne zaufanie między tą dwójką i też musimy pamiętać o tym, że kibic Evertonu tak bardzo świadomie patrzy na rzeczywistość. Oni wiedzą, że nie mogą spodziewać się nie wiadomo jakiej gry po swoim zespole. Tam jest jedna zasada, jak dajesz z siebie 100%, to wtedy zawsze dostaniesz brawa od swojego kibica i to na pewno jest w stanie tobie zaoferować James Tarkowski. No jedna z najważniejszych postaci aktualnej szatni Evertonu. W porządku stoper. No, tak bym to określił. No tam troszkę ciebie serce zakuło w poprzednim sezonie. Prawda? Zakuło. Powstaje w fragmencie gry, którego nie Tarkowski. Było za dużo. Mówię o Evertonie. W ostatnim spotkaniu między jedną i drugą drużyną. I to było dość dziwne, bo Everton nie grał na te stałe fragmenty gry. Jedynie jeden rzut rożny, aż byłem w szoku, kiedy z Krzywym rozmawialiśmy sobie ostatnio o tym spotkaniu. Czy ty, Andrzeju, wiesz, jaka była finalna statystyka rzutów rożnych w spotkaniu na Goodison Park? 1-11 na rzecz Arsenalu.
No z czego, tak, cały z czego, czas Everton, no z czego tak, Everton miał tworzyć zagrożenie? No tak, co, oczywiście, Arsenal kontrolował przebieg spotkania. Parę razy raptem środek boiska oczywiście, przeszedł. Oczywiście, ale ostatnio tych rzutów rożnych, jak pamiętasz, tak, na Goodison było zdecydowanie no, miałem, więcej. Miałem dyżur podczas tego, no właśnie, tego meczu. Powiedziałem właśnie, że to Burnley strzeliło bramkę. Wspaniały Amadou Onana. Tak, ojej, tak, nieprawdopodobny. Tak, piłkarz, za chwilę do niego dojdziemy. Ben Godfrey następny na liście. Ja ogólnie się dużo więcej spodziewałem po tym piłkarzu. Ja też, ja też. Wydawało mi się, że on szybko pójdzie w górę. To już jest 25 ale gdzieś, lat. Tak, ale gdzieś stanął, przestał się rozwijać. No trudno teraz określić, w jakim punkcie kariery on się no znajduje. Właśnie. Ze względu na to, że funduszy za dużo nie ma w Evertonie, to bym tak lekką ręką się go nie pozbywał. Nie, właśnie nie pozbywał. Bym się lepiej go gdzieś tam no tak, na podorędziu, bo że komuś, trudno by było kogoś jakościowego wprowadzić. Komuś coś się stanie i wtedy to jest chłopak, który wypełnia i pozycję środkowego obrońcy i prawą defensywę, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale no faktem jest, że gdzieś pogubił się tak od strony czysto sportowe. Wiesz co, Ben Godfrey ostatnio to chyba kibicom Premier kojarzy się bardziej z takimi jakimiś może ikonicznymi, ale raczej śmiesznymi incydentami. Na przykład kłótnia z Erlingiem Haalandem, kiedy tam kilka razy sprzedał mu łokieć i Erling się z tego powodu frustrował, mimicznie grając w pewną grę z Benem Godfreyem. Tak, ale potem jeszcze zaczął polować na Godfreya, nie wiem, czy tak, wspominasz. Tak, on Godfrey faktycznie wyprowadził go z równowagi. Połowę wówczas kończył Erling Haaland. Oprócz tego Godfreya też można kojarzyć raczej z takich brutalniejszych wejść, aniżeli z jakichś jakościowych zagrań w defensywie, więc rzeczywiście jest to obrońca dość kontrowersyjny na ten moment. Twoja decyzja zatem? Żółta kartka czy bez kartki w ogóle? Żółtą kartkę bym może dał. Taką ostrzegawczą. Tak. No ja też bym się przychylał ku takiej decyzji. Rzeczywiście twój argument o tym, że za dużo w klubowej kasie aktualnie do wydania nie ma, stanowi tak, o tym, że trudniej takiego piłkarza. Tu trzeba podejmować rozsądne decyzje. Bardziej, że Mason Holgate poszedł na wypożyczenie. To brawura może doprowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. To prawda. Michael Keane, następny żołnierz. Michael Keane, ogólnie to jest taki w mojej ocenie piłkarz, który był wychowankiem Manchesteru United. On jeszcze przecież był w kadrze zespołu za czasów Sir Alexa Fergusona i to jakby zawsze dobrze wpływało na pozycję takiego piłkarza w całej lidze. Tak, to prawda. Gdybyśmy się jemu bliżej przyjrzeli, to była taka bardzo ważna bramka jeszcze sezon wcześniej, z dystansu. Przepiękny gol. I to wspaniały. Był tak, to był gol. Uderzenie a la Vincent Kompany w meczu z Leicester. Tak. Podobnego kalibru. Coś cudownego. Ale ja mam pewne wątpliwości. Oczywiście ktoś powie, dobra, jak zostaje Tarkowski, to tak samo powinien zostać Michael Keane. Ale ja tu mam innego faworyta na środek obrony. Czy bym się pozbył Keane'a, no to podobny przypadek jak z Godfreyem. Zostawiłbym go, pokazałbym żółtą kartkę, bo uważam, że to jest gracz, który więcej powinien dawać tej drużynie. Zwyczajnie. Jakby moje oczekiwania wobec niego są zdecydowanie stabilność wyższe. Formy powinna być dużo wyższa. Tak, tak. Jakby właśnie ta średnia, prawda? Średnia tak, podczas całego sezonu to gdzieś tak powinien szczeble wyżej wskoczyć Michael Keane. Jared Brandtwhite następny na naszej liście. Jak oceniasz dotychczasowe wysiłki? Wiesz co, Brandtwhite'a nie ma ich zbyt wiele, bo poprzedni sezon w PSV, no ale właśnie. Podoba mi się. To też rzadki towar występujący na rynku, bo to jest lewonożny środkowy obrońca. Bardzo dobre było dla niego to wypożyczenie do PSV Eindhoven. Kilka goli. Cztery gole, czyli tak, właśnie, czyli są bramki. Świadczy to o tym, że w Premier League to też te gole się w pewnym momencie pojawią. No, warunki fizyczne fenomenalne. Bardzo jak dobrze. Na środkowego obrońcę. 21 lat. Wiek cudowny do tego, by rozwijać się na przestrzeni następnych nawet 9 sezonów, prawda? Bo środkowi obrońcy też potrafią grać tam do 35, 38, czasem 40. Przypadek Thiago Silvy pokazuje, że roku mogą życia. Jeszcze dużo więc zagrać. No, jak najbardziej. Jestem zwolennikiem tego talentu. Niech mu się wiedzie i niech tam razem z Tarkowskim od czasu do czasu zabetonują środek obrony, bo ja bym bardzo nie chciał, żeby Everton opuścił szeregi Premier League, bo nawet te mecze derby, prawda, z Liverpoolem, no to są fantastyczne wydarzenia, więc szkoda byłoby to tracić. Gdybym ja miał przed sezonem celować w taki najbardziej optymalny duet środkowych obrońców, to powiedziałbym, że właśnie taki angielski kręgosłup James Tarkowski, Jared Brandtwhite wygląda naprawdę bardzo dobrze, bardzo optymalnie. Tak. Następny na naszej liście, rozumiem, że bez żadnej kartki, przechodzimy dalej. Następny na naszej liście Vitali Mykołenko.
to jest, lewy, tak, to jest zawodnik jakby sprowadzony na podstawie dobrego występu podczas dużego turnieju. Tak, on tak, tam tak się ładnie zaprezentował, ale w mojej ocenie jest to gracz, który za mało daje w ofensywie. Był chyba ten piękny gol z Leicester. Tak. Ale też w defensywie jest takim gościem mało zwrotnym, dosyć łatwym do ogrania dla takiego szybkiego, skrzydłowego, z dobrym dryblingiem, więc no mamy do wyboru jeszcze Ashleya Younga, ale ja tutaj bym był między pozostawieniem a żółtą kartką. Ja wiem, że taka opcja nie istnieje, ale ja gdzieś tam bym delikatnie pogroził paluszkiem. I czy na tyle delikatnie, żeby ta żółta kartka nie widniała na naszym zestawieniu w grafice finalnej? Wiesz co, to gdzieś te żółte kartki muszą być. 24 lata, już chłopak, który miał czas na to, by otrzaskać się z tą ligą, w mojej ocenie musi drużynie dawać więcej. Nie eksplodował ten talent Mikołajki, to na pewno. Dawać drużynie więcej w obu kierunkach. Czyli żółta, delikatna, tak, ale żółta. Żółta kartka. Ashley Young następny na naszej liście. Kolejny z żołnierzy, tak przynajmniej no wiadomo, może że tutaj, wydawać. Tutaj to było uzupełnienie składu. Dokładnie. Piłkarz szalenie uniwersalny, czyli lewa obrona, prawa obrona. Trudno, żeby jego forma cały czas szła w górę, bo on już jest zdecydowanie po drugiej stronie tej piłkarskiej kariery. Nie, no nie będę mu dawał żółtej kartki, bo to będzie być może to będzie istotny element na wypadek, nie wiem, kontuzji Mykołenki, urazu Patersona, a też wykluczony jest Seamus Coleman, kiedy gdzieś wokół wszystko się pali, a tak jest w Evertonie, jak dzisiaj spojrzymy i na ich występy, i na liczbę punktów, to musisz mieć takiego gościa doświadczonego strażaka. Oczywiście. No to myślę, że kimś takim może być Ashley Young, ale też cudów po nim się nie spodziewam, żeby było jasne. Zawsze bardzo ceniłem, lubiłem tego piłkarza od czasów Watfordu, potem fantastyczny w Aston Villa, znakomity w Manchesterze United i co ciekawe, on równie dobrze na przykład dośrodkowuje, strzela lewą i prawą nogą. Także kawał zawodnika z fajną historią. Powiedział, że bo akurat tak się złożyło, że kilka dni temu z nim oglądałem wywiad, że jest taka jedna końcówka sezonu. Jak tylko słyszy głos Martina Tylera, który komentował mecz Manchester City, Queen's Park Rangers, to natychmiast wyłącza telewizor, wyłącza radio, bo to był ten słynny z mecz Sunderlandem, Manchester United. Pozdrawiamy Krzywego. Tak, kiedy to Aguero strzelił tę bramkę, pamiętam, na 3-2, po jedynej asyście Balotelego w barwach Manchester City. To takie czasem dziwne. Balotelli, pamiętamy również twój komentarz, Andrzeju, oczywiście. Tak się zdarzyło, że wtedy miałem właśnie też dyżur. Tak, miałeś dyżur, tak. Z redaktorem na chory. Dobrze, no to jeśli jak bez kartki, tu nie ma absolutnie żadnych kontrowersji. Nathan Patterson, jak dotychczas oceniasz jego karierę w Evertonie? Była przerwa na leczenie urazu, dość tak, spora. Ale, tu też, podobnie jak w przypadku Brant White'a, wiek jest ważnym aspektem, tak, czyli jest ta perspektywa rozwoju. No taki zdrowy chłopak, no lubimy to w tych Brytyjczykach, widać, że tam jak pobierają krew w żyły, to w morfologii wszystko się zgadza. I problemów także, z pobieraniem tej krwi również nie ma. No tak, bo żyły duże i takie nabrzmiałe. Więc zostawiamy. W ogóle no to nie ta ma... krew o różnej barwie się miesza, wiesz, dlatego te żyły trochę bardziej buzują też. Ja wiedziałem, że dzisiaj będę miał spotkanie z fachowcem. Tak, ja też bywałem w Wielkiej Brytanii. Może zostawmy tutaj, przecinek. Ja to w ogóle kiedyś byłem przez pół roku w szkole medycznej. Okej. Okay. I miałem nawet właśnie zajęcia z pobierania krwi z żyły. No ten kolega, który brał udział w tym doświadczeniu, nie wspomina tego najlepiej, bo niestety wcelowałem w ścięgno. Wtedy do mnie... I wtedy do mnie dotarło, doszło, że to chyba nie jest być to chyba nie osobą jest, pobierającą to chyba nie jest to. To nie jest to. Dobrze, tak. Ty Andrzeju możesz swoim komentarzem za to tę krew pobudzać w kibicach piłki nożnej. Tak a propos. Seamus Coleman, czy to jest piłkarz, który będzie tę krew jeszcze w kibicach Evertonu pobudzał w czasie najbliższym? No bo to jest raczej piłkarz już na ostatnim zakręcie swojej kariery. Kapitan, ale jakby z szacunku do tego zawodnika i faktu, że tak długo jest
w klubie, to ja go nie będę wyrzucał, nie będę mu pokazywał żadnej kartki, bo to by było po prostu nie w porządku. No, trzeba też się czasem w życiu odpowiednio zachować. Nawet mnie to się zdarza. Dobrze, tutaj bez zbytniego przedłużania. Seamus Coleman oczywiście zostaje w kadrze Evertonu jako ważny instrument Shona Dyche'a i też ważny symbol tego Evertonu, który pamięta te lepsze czasy. Tak. Umówmy się. Amadou Onana, przechodzimy teraz do bloku pomocników. Twoje zdanie na jego temat? Bardzo dobre. Uważam, że to jest taki największy zasób ludzki, jeśli chodzi o Everton. No wiadomo, że to jest klub, który cały czas musi robić sobie porządek w księgowości, więc to jest zawodnik, za którego można naprawdę bardzo dużo zarobić, zwłaszcza, że ma kontrakt do 2027 roku. Świetny defensywny pomocnik. Znakomity. No nie chciałbym może wypowiadać tego zdania, jednak to powiem, że on jest chyba za dobry na tę drużynę. Wydaje mi się, że już w tym kolejnym letnim oknie transferowym powinien szukać nowego wyzwania, by po prostu pójść w górę, bo na to na pewno zasługuje, żeby znaleźć się w klubie co najmniej grającym w europejskich pucharach. Ja uważam, że on powinien trafić do klubu, który trochę bardziej szanuje i respektuje piłkę. Bo w Evertonie Shona Dyche'a trochę się te jego atrybuty zatracają. Dokładnie. A w tym meczu z Arsenalem, chociażby przywołanym już przez ciebie, kiedy Amadou Onana zagrał koncert i był moim zdaniem najlepszym piłkarzem wówczas tamtego wieczora na Goodison Park, no to był piłkarz właśnie często pracujący przy tej piłce i z tą piłką. I to naprawdę było imponujące, więc uważam, że trafiając do klubu, który ma większym poszanowaniu piłkę, mógłby zrobić sobie naprawdę dużą przyjemność i swojej karierze również, bo póki co można twierdzić, że ten Everton rzeczywiście czasami może tą krzywdę Amadou Onanę nie. Znaczy, to jest piłkarz na kluby tej wielkiej szóstki, czyli Big Six, to co do tego nie mam cienia wątpliwości. Ale, jeżeli mówimy o oczyszczeniu, to chyba musimy powiedzieć również o pozostawieniu Amadou Onany, bo chyba tylko szaleniec wyrzucił go z klubu, więc oczywiście przechodzimy dalej bez żadnej kartki. Tak, no pewnie. Na ile wyceniłbyś swoją drogą talent Amadou Onany, patrząc na obecny rynek? Patrząc na obecny rynek. 105 za Enzo, tak? 105 za Declana Rice'a, 115 za Moisesa. Za Moisesa Caicedo. Ja myślę, że to jest gdzieś kwota w okolicy 50-70 funtów. No, takie widełki przedział sobie. Zresztą ten przedział dość rozumnie koresponduje nam z wartością rynkową tego piłkarza. 45 milionów euro na ten moment. Kontrakt, o którym wspomniałeś, do 2027 roku, więc warto, analizując Amadou Onanę, myśleć właśnie o takich kwotach, które ty przywołałeś. James Garner, następny na naszej liście. Wiesz co, podoba mi się, wydaje mi się, że to jest taki zawodnik dobrze właśnie pasujący do tego całego sznytu Evertonu. Czy kibice mam mocno wiesz, zaangażowany w grę, ambitny, dużo biegający, walczący. Może to nie są wielkie umiejętności techniczne, jakiś taki zmysł do gry kombinacyjnej, ale ja jestem zdania, że to były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze przez Everton. A czy kibice, mam do ciebie inne pytanie, czy kibice Manchester United mogą żałować, że ten piłkarz nie gra już w barwach Manchester United, czy jednak nie jest to na tyle ważna postać, na tyle duży kaliber, żeby w ogóle o czymś takim myśleć? Nie przypuszczam. Jednak Manchester United celuje w gotowych piłkarzy. Tak, był taki moment, kiedy o Jamesie Garnerze mówiło się bardzo dużo pozytywnych rzeczy i nawet kibice United nieśmiale przymierzali go, może nie do pierwszej drużyny, ale do szerokiej kadry tego zespołu. Ale kibic danego zespołu to zawsze bardzo by chciał, żeby młody piłkarz, który przeszedł przez te wszystkie szczeble piłkarskiego rozwoju, tak, żeby został. I zwłaszcza w Manchesterze United, gdzie jest tęsknota za tym pamiętnym pokoleniem, prawda, które tak fantastycznie grało za czasów Sir Alexa Fergusona. Zresztą tam jest taka statystyka wieloletnia, kilkudziesięcioletnia chyba, że w kadrze zespołu zawsze jest ten jakiś wychowany, tak, prawda? Tak. W kadrze klubu z Old Trafford. Ale no, wydaje mi się, że lepiej dla samego chłopaka, że poszedł do Evertonu na dużo większe szanse na grę, bo to jednak mecze ciebie rozwijają, powodują, że gdzieś tam ten twój status zawodowy rośnie, bo samo trenowanie nawet z wybitnymi piłkarzami do pewnego momentu to jest bardzo dobre dla młodego gościa, ale później też musi się już sprawdzić w tym ogniu walki. Moje pytanie było oczywiście z sugerowaną tezą, bo ja uważam, że sufit Jamesa Garnera jest dużo poniżej takiego klubu jak Manchester United. Jeżeli miałbym gdzieś ten sufit sytuować, to właśnie w pobliżach takiego klubu jak Everton i rozumiem, że tutaj bez kartki pozostawiamy Jamesa Garnera. Tak, w Evertonie. Andre Gomes, być może niespodzianka,
że ten piłkarz nadal jest w klubie, patrząc na jego pozycję i patrząc na to, w którym miejscu się znajduje obecnie. Gdybyś ty miał zarządzać kadrą Evertonu, to co byś zrobił? To bym sobie odpuścił, Andrzej. Pożegnał Gomesza. Znaczy, mnie nigdy ten piłkarz nie przekonywał. Gdybym miał przywołać z pamięci taki moment kojarzący mi się z Portugalczykiem, to chyba byłaby ta koszmarna kontuzja Sonem. W wyniku tak starcia Sonem. No to niestety nie najlepiej, no nie najlepiej świadczy o tym, co do tej pory prezentował w barwach Detofis Andrego. Myślałem, że jak on już pójdzie do Lille, to nie wróci do Evertonu, ale ja rozumiem, że nikt się nie znalazł. Nie ma kupca, który przyjąłby z ochotą tak. André Gomesa i jego warunki płacowe, które mu Everton oferuje. Otóż to, bo przecież to jest gracz, który trafiał na Goodison Park z Barcelony, czyli ta tygodniówka jest duża. Odpowiednio wysoka i nie każdy jest w stanie spełnić te wysokie oczekiwania kontraktowe Portugalczyka, ale jeśli chodzi o mnie, to bye bye. Abdoulaye Doucouré, następny na naszej liście. Decyzja, Andrzeju, nie, bo miał musi różne być. Momenty Abdoulaye Doucouré, ale raczej zawsze jest to wartość dla Evertonu. Co, miał różne momenty z bardzo prostego powodu. Nie wiem, dlaczego wstawił go do szafy i Frank Lampard. Tak, i zamknął tę szafę na cztery spusty Frank Lampard. Decyzja kompletnie absurdalna, niezrozumiała, źle po prostu świadcząca o jakimś takim spojrzeniu na drużynę, na poszczególnych piłkarzy przez Franka Lamparda. Natychmiast tę szafę otworzył i wyciągnął go i stawił do podstawowego składu Sean Dyche z bardzo dobrym skutkiem. Ja lubię takich środkowych, centralnych pomocników z tym ciągiem na bramkę i to charakteryzuje tego zawodnika. On też ma umiejętność zdobywania goli, więc tak prawdę powiedziawszy, to nie bardzo sobie wyobrażam linię pomocy Evertonu bez Senegalczyka. Ja też sobie tego nie wyobrażam na ten moment, więc możemy chyba przejść do kolejnego piłkarza, Idrissa Gueye. Tutaj jakaś kartka, czy raczej potrzebna postać Evertonowi na ten moment i nie skończy się to w twoim przypadku żadnym ostrzeżeniem dla piłkarza Evertonu? No to jest jeden z najlepiej odbierających piłkę środkowych pomocników nie tylko w Premier League, ale w ogóle w piłce europejskiej, bo to samo przecież było w Paris Saint-Germain. To jest zawodnik niespecjalnie rzucający się w oczy, bo on spełnia dokładnie tę rolę, z której tak doskonale się kiedyś wywiązywał i w Realu Madryt, i w Chelsea Claude Makélélé. Bo to jest chyba taki najbliższy Claude'owi Makélélé zawodnik, bo N'Golo Kanté jednak miał to przyspieszenie z piłką, prawda? To błyskawiczne połykanie. No, Mauricio Sarri nawet dzięki temu wypchnął go nieco wyżej w czasie swojego epizodu na Stamford. Więc tu też bym jakby nie dotykał tego tematu, zostawiam Idrissa Gueye'a. Jeżeli na kimś ma być zbudowana szansa Evertonu na utrzymanie w tej lidze, to właśnie na takich weteranach, doświadczonych piłkarzach jak Young, jak Doucouré, jak Idrissa Gueye i tak dalej, i tak dalej. Dele Alli. On cały czas w tym klubie jest. Cały czas również się leczy, więc nie mieliśmy sposobności oglądać go w akcji. No ja mam słabość do tego piłkarza. Wiem, że masz słabość, dlatego zadam ci proste pytanie. Czy ty jeszcze wierzysz w powrót na ten najwyższy poziom oczywiście Deliego Alliego w angielskiej piłce? Niestety nie wierzę. No jakby mówię szczerze, chociaż wypowiadając te słowa, jakiś taki odczuwam wewnętrzny żal, bo ja byłem przekonany, że oglądając go na żywo, to był mecz Tottenhamu z Middlesbrough, to wtedy zwróciłem uwagę na takie trzy elementy. Adama Traore grał w Borough, po prostu jak on startował, to ziemia się paliła, po drugiej stronie Kyle Walker, dokładnie to samo, i Dele Alli. Ja wtedy byłem przekonany, że to jest zawodnik na Real Madryt, że on pójdzie tą ścieżką przetartą wcześniej przez Modricza i Gareta Bale'a. Niestety się pogubił. Trochę poszedł w takie tematy celebryckie, ale też mi bardzo dużo dał do myślenia ten wywiad z Garym Neville'em, kiedy okazało się, że on był molestowany, miał bardzo trudne dzieciństwo. No, po prostu jest mi go zwyczajnie szkoda jako człowieka. To jest taka bardzo smutna, przykra historia, jak można skrzywdzić dziecko i potem to się za tobą ciągnie przez całe twoje życie i to jest właściwie walka z demonami przeszłości bez przerwy na okrągło, więc z uwagi na te przeżycia no nie jestem w stanie sięgnąć po żółtą kartkę, tym bardziej czerwoną. Ja wiem, że tutaj wszystko analizujemy na chłodno. Gdybyśmy tylko skupili się na aspekcie czysto sportowym, no to wiadomo, jaka przyszłość musiałaby go czekać. Raczej natomiast czasem trzeba spojrzeć na tego sportowca jako na całość, jako na piłkarza
i na człowieka, więc jeśli mogę, to tutaj nie chciałbym podejmować żadnej decyzji. Okej, rozumiem i absolutnie akceptuję taką decyzję. Arno Danjuma, kolejny piłkarz, jak do niego podchodzisz? Dużo więcej się po nim spodziewałem. Wydawało mi się, że facet, który tak dobrze prezentował się w Villarrealu, prowadzonym przez Unaia Emerego, będzie miał dużo więcej do zaproponowania na poziomie Premier League. Ta przygoda z Tottenhamem to całkowicie nieudana, nie był w stanie tam się przebić do podstawowego składu. Czekam na niego, ale daję mu jednak żółtą kartkę. Daję mu żółtą kartkę, bo uważam, że to powinny być gole, powinny być asysty, to są te elementy, których bardzo brakuje Evertonowi i skoro on zdecydował się tam przyjść, to musi dawać więcej. No dziwnie to brzmi w zderzeniu z tym, co wcześniej mówiłem o Dele Alim, ale jak mówię, jakby Anglik to jest trochę oddzielny temat. No, ale też Arno Danjuma jest takim piłkarzem, od którego należy oczekiwać liczb, patrząc na to, także o czym już powiedziałeś, czyli na poprzednie epizody piłkarskie. Poza tym on też chyba świadomie wybierał klub i wiedział, do jakiego zespołu trafia, więc... Otóż to. Zszedł jakby dwa piętra niżej, jeśli chodzi o oczekiwania, bo wiadomo, że w Tottenhamie po prostu nie był w stanie się przebić, to tutaj ma być piłkarzem podstawowego składu, ma dawać jakość tej drużynie. Jack Harrison. Jacka Harrisona jeszcze w zespole nie mamy, nie zobaczyliśmy go z uwagi na uraz, ale nie do Aston Villa, a właśnie do Evertonu Jack Harrison trafił. Czy ty uważasz, że to jest lepsza decyzja dla samego Jacka Harrisona, że w takim zespole jak Everton będzie kontynuował swoją karierę przynajmniej tymczasowo? No ja bym chyba użył takiego sformułowania, że on z jednego Leeds poszedł trochę do drugiego Leeds, prawda? Bo Everton też cały czas gdzieś porusza się na tym gzymsie. Balansuje, prawda? Balansuje. To jest niebezpiecznie, bo tam jak spojrzysz lekko w lewo, to jest 200 metrów przepaści. Więc trzeba uważać, ale no to jest tak, to uważam, że to jest chłopak, który powinien grać w Premier i który potrafi drużynie dać bardzo dużo w ofensywie. Też jest taki na dystansie 90 minut zawsze bardzo zaangażowany w grę. Ja lubię tego zawodnika i mam nadzieję, że wniesie sporo do zespołu Shona Dyche'a. I trudno też mu kartkę dawać, no bo za co skoro jeszcze się nie pokazał. Więc nie ma jak. Czekając na jego występy, póki co przechodzimy obok Jacka Harrisona, uwzględniając oczywiście fakt, że w tej kadrze Evertonu jest Dwight McNeil, też piłkarz, który już dobrych 4-5 lat temu zaistniał na angielskiej scenie. Zrobiło się o nim głośno. Pytanie, czy teraz jest na tyle głośno, jak można się było spodziewać, kiedy po raz pierwszy przebijał się przez szatnię Burnley? Czy uważasz, że on jest w optymalnym miejscu swojej kariery? Wiesz co, wiele osób wróżyłem mu większą. Bo to jest taki zawodnik, którego mecze się miło ogląda, bo to jest takie fajne prowadzenie piłki, taki luźny bieg, super dośrodkowanie. Tylko że na końcu ważne są konkrety, prawda? I patrzysz na liczby i tam sezon w sezon tych goli, tych asyst zbyt wielu nie ma, ale jak zerknę na te poprzednie rozgrywki, to on też odegrał bardzo ważną rolę w tym utrzymaniu Evertonu. To też jest człowiek, którego zna na wylot Sean Dyche, bo on go wprowadzał do wielkiej piłki, więc nie dam mu żółtej kartki, ale chciałbym jakby częściej komentować podczas meczów jego dobre akcje i czasem w studio zahaczyć o temat Dwighta McNeila, kiedy będzie można go za coś pozytywnego pochwalić. A mniej pochwalić. Rozmawiać o skali jego talentu o tym, jaki był w przeszłości, jakim wydawał się wówczas być w kontekście tego. Ja chyba sobie teraz przypomniałem, że nawet kiedyś mówiło się o zainteresowaniu Juventusu tym piłkarzem. Swego czasu mówiliśmy o większych klubach. Tak, był temat wielkiego zagranicznego klubu. No ale na razie, w takim razie, bez kartki, ale mimo wszystko machasz paluszkiem, skoro już użyłeś dzisiaj tego. Bierz się do roboty, słuchaj, tyle potrafisz, tyle umiesz. Lewis Dobin, piłkarz wypożyczony do Derby w poprzednim sezonie, zagrał tam dość sporo, po wyżej 2000 minut bodajże. Oznaczył się też wieloma występami w Derby, ale na ten moment jeszcze ten papierek lakmusowy nie jest zapisany dużą liczbą fenomenalnych występów w Evertonie, ale myślę, że kartki Dobinowi dawać nie będziesz, bo to jest jeden z tych piłkarzy, na których społeczność lokalna liczy po prostu. Nie będę mu dawał żadnej kartki, ale też musi mieć świadomość, że Sean Dyche najczęściej stawiał na takich ludzi doświadczonych w swojej karierze, więc tam... Co też widać po profilu wiekowym tego zespołu. Młodemu nie będzie łatwo, no ale musi po prostu
Shona Dysha, który ma głos niczym Louis Armstrong, legendarny, prawda? Jak to powiedział kiedyś w naszym studio Michał Gutka, bo gdzieś trafił na taki cytat albo na taką wypowiedź, że prawdziwy mężczyzna nie je miodu, tylko żuje pszczoły. To idealnie tak pasuje do Shona Dysha. Bardzo no ja sobie wyobrażam to. I see trees of green no, w wydaniu Shona Dysha. Tak. Ta, w ogóle ja gościa uwielbiam. No, to postać bardzo charyzmatyczna, świetne poczucie humoru. Ja wiem, że ten futbol jest mało skomplikowany, ale też ta różnorodność jest w lidze potrzebna, mm-hmm, prawda? No nie każdy musi grać taką tiki-takę jak Manchester City, Brighton, Arsenal. Oczywiście. Dobrze. Dominic Calvert-Lewin, zbliżamy się do końca. Bardzo enigmatyczna postać. Cały czas borykająca się z urazami, cały czas praktycznie na aucie, ale jednocześnie wystarczająco jakościowa, żeby mówić o nim jak o szansie Evertonu na utrzymanie po prostu, no bo jeżeli ktoś ma dostarczać te gole z przodu, to oprócz Beto, do którego za chwilę przejdziemy, lokalni kibice bardzo liczą również na Dominika Calverta-Lewina. Twoje zdanie na jego temat? Moje zdanie na jego temat jest następujące, że cudownie na niego podziałało to błogosławieństwo Carlo Ancelottiego, bo nagle stał się jednym z czołowych środkowych napastników w Anglii. Ja też tercet wspaniały, James Rodriguez, Dominic Calvert-Lewin i Richarlison. Stare dzieje już. Ja swego czasu nawet byłem zdania, że to nie byłaby głupia opcja dla Arsenalu, żeby wziąć wówczas Dominika Calverta-Lewina, bo kanonierzy też poszukiwali dziewiątki, ale biorąc pod uwagę, że wypadki w piłce dzieją się bardzo, bardzo szybko, to było dawno i nieprawda, bo teraz to jest cień tamtego piłkarza. No niestety kontuzje, to jak tutaj ocenić faceta, który właściwie otwiera lodówkę i od razu musi się tam położyć na miesiąc do łóżka. Tak jest w przypadku Dominika Calverta-Lewina. Bardzo mu współczuję. Nie wiem, czy to są takie problemy przewlekłe, czy w końcu znajdzie specjalistę, który gdzieś tam coś naciśnie, poprawi, zmieni dietę, poprzestawia i wróci ten stary, dobry Dominic Calvert-Lewin, ale nie pozbywałbym się go, bo to jest 26 lat, czyli jak wróci na tę właściwą drogę, właściwą ścieżkę, to jeszcze można będzie na nim dobrze zarobić. Karteczka jakaś? No, taka, no nie wiem, dla kogo ta kartka, czy dla Dominika Calverta-Lewina, czy dla jego lekarza klubowego albo rodzinnego, no zastanawiam się, bo coś tutaj mi nie pasuje, no bo sportowiec, zdrowy chłop, a tu właściwie permanentne, przewlekłe. Panie, ile można przedłużać problemy. Ten kredyt zaufania dla Dominika Calverta-Lewina, bo sezony mijają, a cały czas jakby takiego rzeczywistego, oczekiwanego wkładu liczbowego w wysiłki Evertonu nie mamy. Trzeba mieć, naprawdę, uzbroić się w taką anielską cierpliwość. Tak. No pytanie, czy... No teraz to nie ma wyboru, Shon Dysh. Sesja transferowa jest zamknięta, zostaje Dominik Calvert-Lewin. Mam nadzieję, że się odkręci. Shon Dysh to taktyczny beton, ale być może z przodu namiesza trochę. Ciekawa. W tej betonowej konfiguracji beto. Oj, oj, oj. Nie na początku, a na końcu. Namieszał tego betonu tutaj. Słucham, jak to jest w przypadku beto? Jak ty oceniasz jego dotychczasowy wkład? Wysiłki Evertonu. Wierzę w tego piłkarza. Warunki fenomenalne, do tego dribbling, szybkość, umiejętność strzelania bramek i lewą i prawą nogą. I ja myślę, że tam kilku obrońców się przejedzie na tej rywalizacji z Portugalczykiem. Moim zdaniem bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Czas pokaże, czy mam rację, czy nie mam, ale w tym takim pierwszym spojrzeniu na niego widzę zawodnika, który może być stworzony do gry właśnie w tej lidze, bo jego fizyczność jest fantastyczna. Bardzo dobra, tak. Fenomenalna. A do tego jest to piłkarz żwawo poruszający. To nie jest klockowaty napastnik. Wiesz co, i on nie tylko pokonuje dystans w sprincie, on też jest szybki z piłką przy nodze. I tak dosyć sprawnie skręca. Może nie jak Alberto Tomba, ale jakiś taki... No w meczu z Sheffield fajnie to było widać, że tych obrońców to potrafił minąć. I to dość ale wiesz co, on zależy też od tych wszystkich ludzi, których ma, czy na skrzydłach, czy na środku pomocy. Jak będą mu podawać odpowiednie piłki, to wydaje mi się,
że Beto, no nie wiem, te 8-7 bramek w sezonie jest w stanie strzelić, co na Everton obecny byłoby już bardzo dobrym wynikiem. Bardzo dobrym wynikiem. Tu oczywiście bez kartki. A przypomnij mi, Dominic Calvert-Lewin w końcu z kartką czy bez kartki? Ostatecznie. Chyba powiedziałem, że z kartką. Z kartką tak dla fizjoterapeuty, tak, i dla osoby odpowiedzialnej. Taką receptą, taka, wiesz, kartka. Tak, taka połowiczna, ale mimo wszystko kartka pod tytułem Dominic Calvert-Lewin stać się na więcej. Tak. W przypadku Beto takiej kartki nie musimy dawać, bo nie. On też ma kredyt początkującego. Poza tym, no, wpisał się całkiem widocznymi występami w ten początek w Evertonie. No i na koniec, last but not least, jak mówią Anglicy, no bo z tym piłkarzem związane są pewne nadzieje, Shermity. Jak ty patrzysz na ściągnięcie tego piłkarza do Evertonu i czy też uważasz, że to jest ruch, podobnie jak w przypadku Beto, który może coś Evertonowi dać? Na pewno bardzo utalentowany zawodnik, bo tylko takich wychowuje Sporting Lizbona. Myślałem, że powiesz, że tylko takich ściąga do siebie. No nie, niestety dla nich tak to różowo nie wygląda. Z drugiej strony przypominam sobie Fabio Silvę, też chyba jako 18-latek, na którego wydano chyba 35 milionów funtów. Około 40, nie, po dziś dzień nie jestem... 30 euro, 30 paru tak, milionów funtów. Po tak. dziś dzień nie jestem w stanie Słyszałem rozumieć. Ostatnio, krytykowałeś go na no, krytykowałem, ale na, za co ja mam go chwalić? No nie masz za znaczy, co, ja tam, prawda. Znaczy no. ja tam nie widzę szybkości, nie widzę jakiegoś zmysłu do gry. Napastnik bez jakiejś tak. wiodącej cechy charakterystycznej, prawda? Tak, to jest tak, tak. Taki, jakiś trochę gość. Przezroczysty. Trochę tak. No, trochę w ogóle tak. jak zawsze go widzę, to mi się kojarzy z takimi XVII-wiecznymi obrazami odkrywców portugalskich, coś takiego. Tak, tak. Wiedzę, mógłby tak? towarzyszyć Henrykowi tak, Żeglarzowi tak, na niektórych tak. malunkach, rzeczywiście. Więc no nie wiem, jak to będzie z tym zawodnikiem przybyłym ze Sportingu Lizbona. Kartki 19 lat. Nie, 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 nie dajemy kartki. To by było szaleństwo, żeby tak go źle potraktować. Ma bardzo poważnego konkurenta w postaci swojego rodaka Beto, o którym wcześniej wspominaliśmy. Nie będzie mu łatwo, ale przypuszczam, że tam kilka minut dostanie. On też będzie uzależniony od dyspozycji fizycznej i zdrowotnej Dominika Calverta-Lewina, bo w tym zestawie to będzie na pewno tym trzecim do wejścia, a nie drugim, ani pierwszym. Ale przekonamy się. Już tam trzy bramki Zobaczymy. Strzelił w barwach Sportingu. Tak. To właściwie od zawsze są drużyny właśnie z stadio José Arvelade. José Arvelade. Tak, gdzie jest cała masa... chyba trzeba zjeść tak trochę, nie? Być może. Gdzie zawsze było dużo takich ciekawych zasobów piłkarskich, które przecież zasilały Premier League. Tak. Bruno Fernandes, można pewnie długo wymieniać tych byłych graczy Sporting Lizbona. João Moutinho też przecież, tak. prawda? Już go nie ma. Wolverhampton. Widzę, że osiedzisz Będziemy ten portugalski akcent. Że? Na koniec ja się skręciłeś przy tym Beto. Ja lubię, ten... czasem sobie tam z kolegami właśnie tak żartujemy w języku portugalskim. Ja zresztą każdemu polecam wybrać się do Portugalii, bo to jest piękny kraj, bardzo serdeczni, mili ludzie, tacy nienarzucający się, a do tego ta dusza taka trochę podobna do naszej, lekko melancholijna. To słynne fadu. Fadu. To prawda. No, i stąd, mieliśmy... stąd też takie, a nie inne wybory selekcjonerów w ostatnim czasie. No właśnie. Swój swojego pozna, prawda? Santos już pewnie nigdy w historii polskiej piłki nie będzie mi trenera z Portugalii. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy. Mi się wydaje, że chyba ten pociąg do Lizbony odjechał i już nie wróci. No dobrze, i tak to właśnie chyba. Czyli już... sądzisz, że nowym selekcjonerem będzie Marco Popszał? Marco Popszał. Podoba mi się to, a nie wpadłem na to. Nie, dobrze, to już nie, chyba pora. Myślę, że w Próbierzu. No zobaczymy, tak, jak nas zweryfikuje rzeczywistość piłkarska że w Polsce. Prezydent Kuleszu bliżej do Próbierzu. Dobrze, tam... Tym portugalskim akcentem, przepraszam, kończymy a właśnie, ten, poczekaj, bo jak ten to się, film. Jak to się ukaże, to już będziemy już wiedzieć. Tak. Będziemy wiedzieć. No to tak. słuchaj, będziemy rozliczani wtedy przez ludzi, którzy będą się w komentarzach znaczy, mogli ja dokazać. Ja bym chciał, żeby treneru popszał. Treneru popszał. Ale zobaczymy, co. Ale zobaczymy, co będzie. Co wyjdzie. Dziękuję ci bardzo, co Andrzeju. Co prezydent Kuleszu. Jakie miejsce prognozujesz, patrząc na Everton na początku sezonu? Strefa spadkowa? I spadek to, do Champions? Wydaje mi się, że ich siłą mogą być beniaminki tego sezonu, ale też wydaje mi się, że to może być bo walka między... Bo one są na razie bardzo przeciętne. Ale ja czuję, że Burnley się rozkręci. No wczoraj dostaliśmy pewne sygnały, że może się pierwsze, rozkręcić. Pierwsze, prawda, na City Ground. Bo nagrywamy to po ale, no, ale znowu trzeba będzie kontynuować tę akcję. No,
chłopaki, urywamy się ze stryczka. Tak, tak mi się wydaje. Dobrze, obrigado. Dziękujemy bardzo wszystkim obecnym. Do zobaczenia.